Pani, ciepło. Zrobiło się ciepło i w naszych serduszkach zrobiło się ciepło i w Waszych serduszkach właśnie zrobiło się ciepło w piątek o godzinie 16. Dlaczego? Ponieważ wchodzi nowy odcinek papierków, a w tych papierkach tacy fantastyczni prowadzący jak Ola Dąbrowska, Kasprzyk z domu. jest <gryś> bierzesz zdupę, myślałam, że tak, ojrzala. Dąbrowska, Kasprzyk z dupy. Nie. I Maciej jej Dąbrowski i jego mama z domu Tyro. Tak, dokładnie. O mały włos mógłby również. Mógłbym być Tyro, ale nie jestem tyro. tyro, jestem Dąbrowski, a to są papierki, czyli wasz przegląd newsów i rzeczy, które się wydarzyły w tym tygodniu. A te rzeczy to... Sentino z grubymi oskarżeniami. Włosowa afera Gimpera. Stanowski złomuje Natalię Janoszek. Łatwy sukces, łatwo Gang. Dane wyjaśnia swoją nieobecność. Szpaku z wyrokiem. Dobrze, kochani, może zaczniemy od naszych ulubionych raperów? Yy, czyli był na w zeszłym Bo tygodniu. Od Stanowskiego, Gimpera czy Sentino? Stanowski nie jest raperem, Stanowski niczego nie rapował nigdy chyba. Nie Na bank sobie. musiał mieć jakiś jakiś epizod, znaczy, że coś ja, próbował. Ja, ja widziałem, że z Mazurkiem e, kiedyś, sobie Z Mazurkiem w kiedyś sposób. żartowali śpiewali, ale jesteś, ale z ciebie bambik. Śpiewał, ale jesteś Bambik całkiem z ciebie niedawno. Bambik. No tak, ale to było... <głos》>, jak ja słyszę. Czy to usłyszałeś okay. dolatujące z, z tego, jak ja z tego łazienki, słuchałam. to prawda. E Stanowski jeszcze ok, ale jak słyszę Mazurka, który wchodzi w rolę takie komediowe i zaczyna udawać dziecko śpiewające, czemu to, to jest to coś? Coś mi się robi takiego dziwnego w serduszku i w żołądku. No nie wiem, mi się zrobiło yy, niezależnie od tego, który z panów to śpiewał, po prostu tak trochę dziwnie. Ale nie o nich, moi drodzy, tylko to o Sentino. Sentino mógłby mieć piosenkę Bambik, Mamidas, yy, piosenkę Tatuarzyk Midas. Bambik mamidas, tak. bambik mamidas. Bambik Mamidas Mamidas, to brzmi jak, bambik jak, jak, mamidas, jak zawodnik UFC. Bambik Mamidas. Bambik mamidas który mógłby tak. spokojnie z Mamedem Kalidowem się napierdał. Bambik Mamidas i... Ma... <laughs> Za dużo. Bleh. Bleh. Bambik Mamidas. Słuchajcie, Sentino jest tak, że... Że tak jest, jest dziwne. Jest, jest, jest wszystko dziwne dookoła niego. I tak jak dookoła Malika dzieją się dziwne rzeczy ostatnimi czasy, tak jak Malik się porównuje do... A właściwie porównuje, wywyższa się nad Słowackiego i Mickiewicza. Tak Sentino też nie daje o sobie zapomnieć I pojawiają się kolejne afery z jego udziałem Ostatnio zapowiedział, że nie będzie już wydawał pły... Nie, inaczej, że nie, że kończy z rapem, ale co rok będzie wydawał płyty w Polsce. Ja nie zrozumiałem tego. Bardzo. Może de Best y będzie wydawał co Może, rok. Może. Albo składanki swoje, mixtape y, takie, o, ale blendy. z innych z innych wykonawców. Że on taki, Może cover band. Taki, tak. Ale nie, nie, nie. Cover band. Że on w ogóle będzie po prostu brał czyjeś piosenki, sklejał je w taki mixtape i to jest tak, jak dostajecie płytę od kogoś z jego no. ulubionymi piosenkami. A, no, tak, no tak, czyli no. jak dostajesz płytę, jak że jesteś dziewczyną. Prostu, i... Tak, tak, tak. Na różne sytuacje takie życiowe po prostu, że na randkę, no, na złamane serce, przed egzaminami z matmy. No albo tak jak Lamaj, dostała też od Sentino płytę, chyba na pożegnanie ich współpracy. Czyli znaczy na to, że na randkę zgodzić się chyba nie chciała, chyba bo się ona tam chciała jakieś zbyć. zaloty odrzuciła. Odrzuciła zaloty i ściągnięte nie zostały galoty. Galoty ja pierdolę. Zapomniałem o tym słowie. Ciekaw jestem, czy wy znacie słowo galoty, bo to jest śląskie słowo. Ale cały czas odbiegamy od głównego tematu, a temat jest naprawdę. poważny. Znaczy, temat temat oczywiście jest poważny. bardzo poważny. Natomiast są to wszystko um, takie domniemania Domniemania, troszeczkę. więc my nie tu możemy musimy powiedzieć, się, że tak jest naprawdę, się tutaj nie? zabezpieczać, że, yy, że podobno, po prostu. To są rzeczy, podobne. E, mówi Lamaj. Otóż na swoim stories Lamai opublikowała e, oświadczenie, znaczy nawet nie oświadczenie, tylko nagrała siebie, jak mówi tak. dostałam dzisiaj wiadomości, z których wynika, że Sentino proponował 10 tysięcy za to, żeby ktoś mnie zgwałcił. Proponował Czeczeńcom 10 tysięcy złotych za to, żebym została schowana do przysłowiowego wora. No niestety, jak widać, nie udało mu się. A jak ci kurwo tego, a ja ci kurwo tego nie odpuszczę, każde słowo, które powiedziałeś w kierunku mojej osoby, będzie rozliczone, nauczysz się ważyć słowa, ja i nie jestem łeb jak ty, za takie teksty o gwałtach powinien dostać ksywę Rajciarz i tyle komentuje Lamaj. To jest jej komentarz i y, powrócała jeszcze y, jakieś fragmenty. Y, fragmenty nie głosówek, tylko, y, no, tylko wiadomości, które dostawała od y, różnych wspólnych znajomych. Tak, którzy o sytuacji wiedzieli. I którzy ją właśnie ostrzegali, którzy, którzy jej dali znać właśnie o tych to wiadomościach i tych propozycjach. No i, z to strony. Jest, i to jest bardzo gruba sprawa z dwóch powodów, bo albo to jest grube pomówienie z jej strony, jeżeli do tego tak naprawdę ze nie strony doszło, tak? czy też ze strony znajomych. Albo, y, albo jest to gruba sprawa ze strony Centino, no, który ro, jeżeli robił takie rzeczy, to to są już jeżeli to się oka ciężkie, okaza ciężkie. okazałoby prawdą, to życzę mu, y, żeby długo posiedział sobie w więzieniu, bo to są naprawdę grube rzeczy i y, jako fanka podcastów kryminalnych wiem do czego doprowadzają po prostu takie rozmowy. Mhm. Z drugiej strony jednak, ja też uważam, że jeżeli to są pomówienia, to tak samo życzę osobie, która pomawia Oczywiście. Do Siedzenia długiego. Pewnie, tak. Więc my w tej sprawie nie zabieramy głosu pod kątem tego, że nie opowiadamy się za żadną ze stron. Ponieważ Życzymy nie ma po prostu tutaj... wszystkim, żeby wszyscy poszli siedzieć. siedzieć, kurwa, tak. Wszyscy do paki. To jest nasza propozycja. A przede wszystkim do paki powinien pójść gimper. Oj, zdaniem. tak, tak. Moim zdaniem gimper powinien pójść do izolatki od razu. Areszt domowy. Izolatki wypełnionej włosami kobiecymi. Z pod Spod pachy i z ręki. Tak. Słuchajcie, ja specjalnie dla Gimpera dzisiaj ogoniłem. Słuchajcie, pachy. w ogóle wchodzę do domu, wracam od, od lekarza i widzę, że łazienka jest otwarta, ale w niej nikogo nie ma, więc szukam Maćka. Maćku, Maciek, Maćku, I tak, łazienka jest otwarta. I tak. Daj zaglądam sobie na taras, a tam Maciek stoi i. Z... I goli sobie pachę, i mnie nie widzi. I stoi, goli sobie pachę. Patrzyłem pachy. do szyby w y, tym, tym. Nie? Ale tak wyglądał, jakby się patrzył na mnie, a on po prostu patrzył na swoje odbicie. No i mówię do niego, a on nic. No, nie <laughs> słyszycie. <laughs> bardzo to było śmieszne. Ale ja tak sobie pomyślałem, że. Ale robicie to na tarasie też? Za... Nie, bo ja to zrobiłem, ponieważ jest posprzątane w domu i nie chciałem e, włos... włosami zapierdolić e, no, e, bardzo, umywalki. Bardzo dziękuję za to, że nie zrobiłeś tego. Dlaczego w ogóle włosy do umywalki? Gdzie mam golić te włosy? Jezus, nad podłogą rozłożyć sobie coś i ogolić w ten ja sposób. Miałeś takich włosów. No ja miałem takiej długości, nie? więc wiecie, no. E... macie. Mam nadzieję, że, że dzięki temu nie jestem obrzydliwy dla Gimpera. Słuchajcie, z Gimperem wyszła afera ostatnio. Gimper wsadził kij w mrowisko przysłowiowe. O co chodzi? Chodzi o to, że Gimper tam po, pod jednym postem, bo ktoś wrzucił kobietę, która no, po prostu widać było kobiecą rękę i że jest lekko owłosiona, no to Gimper wrzucił, że jest to dla niego że jest to dla niego odrzucające i że to jest nie, kwestia nieza, zaniedbania, zaniedbania. Nieza, nie zadbania właściwie, że jest to kwestia niezadbania i, no i się rozpęta cała burza. No i się odezwała i nieuczesana, i no mnóstwo jakby też influencerów się gdzieś tam odezwało pod tym postem. Gimper próbował się bronić i bronił się dosyć długo, cały czas obierając tę samą taktykę, że dla niego po prostu jest to odrzucające, że mu się to nie podoba i tak dalej. I to jest jasne. Słuchajcie, nie ma żadnego problemu z tym, że komuś się to może nie no podobać. No właśnie, chciałabym powiedzieć, że to, że dla niego to jest obrzydliwe i odrzucające, to okej, okay. w sensie to jest jego sprawa i on nie musi sobie szukać partnerki, e, która e, ma włosy na rękach, może szukać partnerki czy partnera, który te włosy z tych rąk czy, czy innych partii ciała usuwa. Ma do tego święte prawo, no każdy z nas ma jakieś preferencje, natomiast nie widzę sensu, żeby e, wysrywać to publicznie i jeszcze zaciekle bronić tego. Ale nie, słuchaj, bo... wysłać publicznie, on może mieć swoją opinię Ale i powiedzieć ją. Ale pisanie komuś, że jest zaniedbany tylko to dlatego, że ma, że ma włosy na rękach, to w ogóle nie świadczy o zaniedbaniu. Ale to właśnie o tym mówię. Jakby to jest kwestia ktoś miał włosy na rękach i nie wiem, niepodtarty tyłek i niezmieniane majtki od dwóch tygodni. Ale to jest właśnie kwestia tam... zaniedbania. To może o to krótszy chodzi. czas, może krótszy z tymi majtkami. E... To to jest zaniedbanie. Nie najdłużej nie... majtek nie, nie zmienialiście? Nie, ugh, fuj. <śmiech> <szybko>. <śmiech> e... Sama zaczęłam. <laughs> Ale Słuchaj, to jest kwestia to, że on ma opinię na ten temat i może ją wyrazić oczywiście. na Twitterze, może jak najbardziej. Musi się oczywiście liczyć z tym, że ludzie mają inną opinię i też się zaczną kłótnie jakieś i tak dalej. To jest kwestia tego, że użył słowa niezadbane, że są zaniedbane, że są, że takie osoby, no bo absolutnie to nie jest kwestia, są ludzie, którzy mają wybór i z własnego wyboru chcą mieć włosy na rękach, na ciele, każdy ma inne podejście do estetyki i tutaj nie ma co dyskutować, no. Ja też, jako osoba, która zresztą u siebie na kanale poruszała ten problem, czyli y, mająca jako kobieta problem gdzieś z owłosieniem na ciele, którego ja nie chciałam mieć, ponieważ było to dla mnie bolesne, ale nawet nie tyle psychicznie, w późniejszym oczywiście czasie też, ale y, fizycznie, też kobiety, które się z hirsu... Sutyzmem e, zmagają, czyli mają za dużo e, hormonów męskich i po prostu mają tego owłosienia dużo na ciele i takiego bardzo grubego, e, wiedzą, jaki to jest ból fizyczny. Więc e, myślę, że gdyby taka kobieta miała wybór, to nie chciałaby mieć tych włosów, ale bardzo często też usuwanie tych włosów sprawia, że te włosy zaczynają wrastać, mm. robią się stany zapalne. Ja się raz na wrosł taki włos. Wiecie, jak to bolało strasznie? Robią, się, tak, robią się stany zapalne. Palne, robią się czyraki, robi się mnóstwo w ogóle rzeczy, skóra jest obolała, Zapalenie w wygląda do, to mieszka. też bardzo źle, zwraca to bardzo uwagę otoczenia, więc gwarantuję, że każda osoba, która gdzieś się z problemami takimi y, zmaga, czy to mniejszymi, czy większymi, to, to wcale nie chciałaby się z nimi zmagać i wytykanie komuś jeszcze, że jest zaniedbany w takiej sytuacji, no myślę, że, że powoduje y, duży ból dla tej osoby właśnie wtedy psychiczny. Ja miałam straszne problemy, y, jeżeli chodzi o Kompleksy w związku z tym. no. A hirsutyzm to nie jest tak, że masz po prostu taką potrzebę powiesz, pokazywania. No, wiedziałam, że tak hirsutyzm. wiedziałam, Wiedziałam, tak. że tak Oczywiście, że tak. że że tak nie, to nie jest prawdziwy tatuaż, słuchajcie. Ola się wczoraj przez chwilę wystraszyła, że to może być nie, prawdziwy Nie, nie, od razu ci powiedziałam, że Kilka totalnie się widać... Nie, nie bałam Kilka się. Kilkę się bała. Nie że Troszkę to się, się bała. E, ehm. Ja chcę jeszcze wrócić do jednej rzeczy, ponieważ Gimper później powiedział, że to wszystko była beka i darcie łacha i trollowanie mm -hmm. w pewnym momencie. E, znaczy, że oczywiście te, tam powiedział, że... No, nie, ale później e, jakby pod, e, podbijanie tego tematu było z jego strony właśnie trollowaniem i tak dalej e, i jakby odniósł się do tego, a dzisiaj... Nie, wczoraj z tego co wiem, wylądował u Versow na kanapie czy tam w fotelu na wywiadzie. Więc idealnie się wstrzelili w dramę, w aferkę. On mogli porozmawiać o włosach. Podczas ciąży, które podczas rosną. Podczas ciąży, które rosną. W każdym razie partnerka Gimpera, Szeja, pokazała swoje zdjęcie, że ona ma też włosy. To też było, wiesz, na, na, na tej rękach. zasadzie trochę, że ludzie się. Do niej, do niej pisali, no wypowiedź się na ten temat. Tak. Co? Ona nie musi się wypowiadać Oczywiście, na ten temat. Właśnie chciałam powiedzieć, jej sprawa. że wcale, wcale nie musi ani go bronić, ani Dokładnie. go nie bronić i w ogóle zabierać głosu, tym bardziej, że to nie, nie była jej opinia. Natomiast ona, e, ona bardzo dobry post wrzuciła. No ja no. Wiem, tak, tak, ona to... w ogóle ma, moim zdaniem, taką umiejętność, jakąś dyplomatyczną do Bo wypowiadania szuka, się na, na, wiele, na wiele tematów i, i miło mi się jej słucha, tak ogólnie rzecz biorąc. Mm -hmm. Miło się słucha też Łatwo Gang. geng 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 geng. Przypomina mi się. Zawsze, od, ja zawsze, jak jest coś z gękiem, to ja zawsze widzę te gęsi. A ja widzę Frostiego, jak gra na pianisty. Tak. Gę, 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 No, to, to jest taka, taki stary bardzo film. Natomiast Łatwo Gęk jest nowym czymś. Jest gościem, który wbił milion obserwujących na TikToku bardzo, bardzo szybciutko. Dzięki w sumie. Ust, znaczy ustawką, chciałem. Nie ustawką, tylko m, dzięki temu, że udało mu się dogadać i z, y, nie z Gimperem, tylko z Boxdelem i y, y, podpisał chyba kontrakt na, y, na Fame MMA, y, że poprosi poprosił Boxdela o autograf. Tak, a, a, a tam, tam, był było, tam był kontrakt. Co się, to jest to jest nielegalne oczywiście, bo... Ale to był bardziej żart tak, i no zwrócenie ja na tylko... siebie uwagi. Ale ty mówisz, że to dzięki układom czy poznawaniu ludziom. Właśnie, nie, właśnie nie, nie, Moim nie, roz... zdaniem to, że on jest pomysłowy i wymyśla te wszystkie rzeczy, to, to, to ci nie, ludzie nie, chcą z nim roz... robić źle, jakieś źle, rzeczy. Ola, nie, to ja, ja powiedziałem ustawka przez przypadek. Tu nie okay. chodzi o ustawkę, tylko że się ustawił, no w sensie, że spotkał się z Boxderem. Tak, ale to jest wynik tego, że miał pomysł. Że potem dzięki temu spotkał się z Buddą i zbudzą tam był ten zakład o 20 tysięcy, następnie coś tam zrobił, następnie napisał do Kłebo i zapytał się go, czy może dokończyć jego piosenkę z tym, z Omegą sapienem, czy może teledysk do tego zrobić. Do piosenki, która nigdy nie wyszła. A później, a konkretnie wczoraj wrzucił piosenkę wraz z Kwebo, którą zrobił. Mhm. Więc wszystko to i zrobił to w. 20 godzin czy 24 godziny. Wszystko to robi bardzo, bardzo szybko i pokazuje, że można instant zrobić karierę na tym poletku. Tak ja na kanałach, komentarzy spotkałam się z opiniami, że podejrzewali niektórzy twórcy, że, że on jest z tym Oj Wojtkiem, że jest produktem. I podejrzewam, że wszyscy są produktami Oj Wojtku. Tak, ale to chyba nie jest produkt żaden, to po prostu jest pomysłowa osoba. To jest drugi frizz, słuchajcie. No, więc zobaczymy czy ta kariera będzie szybka, jak szybko można osiągnąć sufit i o niego pierdolnąć. Ja się jeszcze chciałam zapytać, bo ja nie jestem tutaj żadną specjalistką, ale może ty się orientujesz, czy rzeczy, które on wymyśla są w jakikolwiek sposób inspirowane zagranicą, czy to jest taki trochę samorodek, że po prostu gość ma pomysły i to klika. Wiesz, ja nie widziałem takich rzeczy za granicą, ale też Zobacz, no, jego nazwa jakby też pokazuje, że to, to, co robi, to jest łatwe, nie? W sensie dla niego. To inaczej, czyli, to jest kwestia czyli, szczęścia też w no, wielu wypadkach, dobrze, że udało no, oczywiście, mu się trafić że tutaj kwestia trafić. Szczęścia, tutaj. To jest efekt, ale musisz mieć też pomysł i być, mieć pewność siebie efekt, odpowiednią. Ef, no, nie? Pewność siebie to tutaj 100% jest, ale to jest efekt domina, bo zobaczył, wiesz, widzi to jakiś duży twórca, że to się klika, więc stwierdza, dobra, to ja z nim coś zrobię. No taki Budda czy właśnie mhm. Bogzel, nie? Potem Kłebo. Kurde, ja mogę z nim coś zrobić, i tak dalej, i tak dalej. I to jest y, dzięki temu mamy taki efekt domina. Y, no, nie da się chyba wyżej skoczyć w pewnym momencie. Tak mi się wydaje, że nie można wyżej skoczyć niż jest sufit. No, można go przebić głową, tylko pytanie, co jest po drugiej stronie. Gorzej, jeżeli nad sufitem po prostu. Nie, bo jest tam. Nie, sąsiad ma po prostu pokój wypełniony głównem. To wtedy, jak przebijesz głową sufit, to nie jest dobrze, słuchajcie. Nie, nie myślę, że może być to takie dziwne doświadczenie. Ja w każdym razie życzę jak najlepiej chłopakowi, e, tylko no, żeby właśnie się, e, bo ja wiem, jak jest generalnie z pokorą żeby i tak pokoju dalej. pełnego gówna. No, żeby panu. właśnie, no, nie, nie przebił sufitu, w którym się może okazać, że jest, kurwa, basen z głów. No, ale to jest takie, oj nie skacz za wysoko, chłopcze wiesz, nie, nie, nie skacz za wysoko, a ja mówię, skacz wysoko i... Nie do końca. To Przemijaj sobie tak. co chcesz. To nie jest tak, to nie jest tak. Ale Dobrze. generalnie on działa już od dłuższego czasu, bo działa cały 2022 rok, widzę, że tutaj są rzeczy od sierpnia. Ale to nie ja. jest jakiś specjalnie dłuższy czas. No nie, to nie, 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 nie mówię, że to działa od kilkudziesięciu lat na no. tym YouTube tylko od, od roku gdzieś tam działa i teraz mu to idzie, więc no, życzymy oczywiście jak najlepiej. Jak najlepiej życzymy też Natalii Janoszek. Ulubionej gwieździe Bollywood Krzysztofa Stanowskiego. Tak. No on był nią zafascynowany do tego stopnia, że poświęcił jej cały ostatni odcinek Dziennikarskiego Zera. Ponad który, 40 minut. zresztą obejrzałam z ogromną przyjemnością, ponieważ ja nie znałam postaci Natalii Janoszek z racji nieoglądania telewizji. Ja i, też. I Programów y, różnych, tam tanecznych czy innych, w których ona brała udział, czy też śniadaniówek. Ja, ja tego w ogóle nie oglądam, więc ja nie znam, y, nie znam tych osób. I pierwszy raz się spotkałam z, z nią y, i nie wiedziałam, że ona jest tak bardzo popularna w naszym kraju i w Bollywood. No, jest popularna. Y, jest bardzo popularną. Osobą siedzącą na dupie na piasku, co można było zobaczyć w odcinku też stanowskiego. My na ten temat gwiazd, które wyszły przysłowiowo z dupy, będziemy mówili w poniedziałek. Natomiast dzisiaj tylko tak pokrótce przelecimy, o co tutaj chodzi. Natalia Janoszek jest osobą, celebrytką, która występuje w tańcu z gwiazdami, która jest zapraszana do różnych programów, która ma tam 2 miliony obserwujących na Instagramie, którzy są w 80% kupieni z indii. No to, to chuj, to, to nawet gwiazdy kurwa yy, yy, znane i tak dalej robią tego typu rzeczy sobie kupują obserwujących. Tylko, że cała jej kariera jest właściwie wymyślona, bo okazuje się, że w tym Hollywood. No w samym Hollywood to zagrała chyba w jednym filmie i to właśnie siedząc z dupą w piasku, jak przebiegała obok niej cata babka po plaży. Tak, to wszystko trwa pięć sekund. W Bollywood, dokładnie... Bollywood jej jakoś nie znają specjalnie, a ona nikomu to nie przeszkadza, żeby ją zapraszać na wywiady i jakby pierdolić dalej, popychać te rzeczy do przodu tym dziennikarzom, którzy nie sprawdzają No właśnie, chciałam tego, powiedzieć, że nawet to nie tyle nie przeszkadza, tylko tu jest brak weryfikacji jest jakiejkolwiek. Brak weryfikacji jakiejkolwiek... Ja jestem w szoku, że dziennikarze z dużych stacji telewizyjnych, bo jeszcze jakby to była jakaś wiesz, pipidowa straszna i jakaś. Lokalna, mała stacyjka, i ktoś by tam zrobił coś takiego, to by mnie to jakoś nie zaszokowało. Ale tu masz największe stacje telewizyjne, jakieś prime time programy, które lecą i zaproszona osoba, która sobie po prostu wzięła swoją karierę z dupy. Absolutnie. Ale dobra, ale słuchajcie, może też tak być, bo tak też się zdarza, że na przykład niektóre stacje mają Prikas żeby taką osobę promować, że dostają pieniądze za to i dostają informację, słuchajcie, jest taka, a taka osoba, macie z niej zrobić gwiazdę i mówić. Oj, że dużo ona jest, jest takich osób, z których udało się w ten że sposób ona jest zrobić znana gwiazdę. I tak dalej. I wtedy idzie to dalej. No i właśnie niestety być może tak jest też w jej przypadku. Więc jest sporo takich osób, które są promowane przez telewizję czy jakiekolwiek media. I ja też, wiesz, Stanowski tam zarzuca dziennikarzom, że nie sprawdzili czegoś. No tylko pamiętajmy o tym, że... Ci dziennikarze, tak zwani to najczęściej są kurwa redaktorzy pudelków, czy jakiś innych plotków. Tam tak akurat dalej. była większość osób z TVN. A to TVN z... To, ale oni, im się, oni już przestali sprawdzać te, i weryfikować te rzeczy. Po prostu utwierdzają się w czymś, bo ktoś to zlegitymi... Kurwa, ktoś to potwierdził wcześniej i ktoś to... Więc już, już mają to w głowie, że to już jest potwierdzone. Że skoro ona występuje po raz piąty gdzieś tam, i była w tańcu z gwiazdami no to hej no to przecież już chyba ktoś to sprawdził nie Gówno, nikt nie sprawdził nikt nie sprawdził tej wiarygodności ale taka też była sytuacja zresztą u Krzysztofa Stanowskiego przedstawiona na początku całego odcinka tego lekarza zmyślonego który był specjalistą również zapraszanym na kozetki do śniadaniówek gdzie typ nie był nawet lekarzem a miał tam po wymyślanych wiesz milion pięćset sto specjalizacji yy, i naprawdę umawiali się do niego pacjenci, żeby było śmieszniej, co, co, co już śmieszne niestety nie jest, bo to, że jakaś laska mówi, że w Bollywood yy, wiesz, jest gwiazdą, no nie jest specjalnie szkodliwe. Nie? To jest robienie ludzi w bambuko, ale nikomu krzywdy nie robi. Ale już sytuacja, kiedy masz lekarza, yy, no to, to już zaczyna być grube. Ale no, to jest, wiesz co, też case Norbiego, nie? który przychodzi do tych śniadaniówek i nikt nie sprawdza, kim on jest, a po prostu zapraszają. Nie no, Norbi się <gry> pokazał tam w paru miejscach. Żartuję oczywiście. E, słuchajcie, no jest, e, zapraszamy na odcinek Krzysztofa Stanowskiego, jeżeli chcecie sobie to zobaczyć i przeanalizować. W każdym razie ona e, wyłączyła komentarze na swoim profilu na Instagramie. Ciekawe dlaczego. E, I ona wyłączyła komentarze na swoim profilu na Instagramie e, i Twoja twarz brzmi znajomo wyłączyła komentarze na swoim profilu. A na Instagramie. Ona jest teraz obecnie osobą, ja która tam występuje. Nie ja oglądam twojej twarzy, więc okay. nie mam do tego pojęcia. Ale no, najwyraźniej jest z tym w jakiś sposób związana, skoro twoja twarz wyłączyła komentarze, a strona Wikipedii pousuwała te wpisy, które były o niej dotyczące filmów, w których zagrała. No ale to więc były prawdziwe, tam były prawdziwe pod... filmy. Najwyraźniej nie, najwyraźniej niektóre z nich nie były prawdziwe. Okay. Albo zagrała tam po prostu, kurwa piąte koło uwozu. Eee, osoba siedząca na piasku 10. Tak, osoba siedząca na piasku 10. Eee, kochani, jeszcze jeden news w sumie z sali sądowej, tylko że tutaj już z sali sądowej, a nie tylko jakieś oskarżenia. Eee, Szpaku, znany raper z Moronga, został skazany na 30 tysięcy złotych. Grzywny musi zapłacić. Mhm. Ale to nie wszystko. Już tłumaczę o co chodzi, bo to jest sprawa zawiła. Eee, otóż... Eee, w 2020 roku został podpalony samochód, który nie należał, do, nie, nie należał do Szpaka, tylko do jego kolegi, do innego rapera, który się nazywał Młodzian MRG i jeszcze jakiś jeden samochód został tam podpalony, który też należał, znaczy też został uszkodzony, który też należał do tamtego młodziana. No i sprawa trafiła do sądu i oskarżony został Damian G., oskarżony o zniszczenie mienia i mógł dostać 5 lat więzienia i 35 tysięcy złotych grzywny. Natomiast on zaprzeczył wszystkim zarzutom i ostatecznie został uniewinniony przez sąd. Na co? szpaku wraz ze swoimi kolegami po tym wyroku stwierdzili, że są sądem, ale sprawiedliwość musi być po ich stronie i wzięli co prawda nie granat, tylko maczety i bejsbole i poszli do domu tamtego gościa i pobili go. Pobili go i szpaku rozwalił mu butelkę, szklaną butelkę na głowie, między innymi. No i teraz ta sprawa się ciągnie, i ciągnie się już od jakiegoś czasu, od trzech lat właściwie ta sprawa się ciągnie. I teraz dociągnęła się do takiego finału w sądzie, że jedna z osób, do której, na którą posesję szpaku wtedy wszedł Nicoletta, ona zemdlała podczas tego, wczoraj, jakby był ten proces, ona zemdlała podczas tego procesu i musieli ją wynieść z sali sądowej bo Szpaku przed wraz z tymi swoimi kolegami i ona stwierdziła, że dla niej to jest za dużo po prostu, że ona się boi i po prostu zemdlała i były, była przerwa w obradach. Natomiast sąd w Ostrudzie wydał taki wyrok. Uznano go za winnego udziału w zbiegowisku, naruszenia miru domowego i spowodowania naruszenia czynności narządu ciała i rozstroju zdrowia nie dłużej niż na 7 dni. Łączna kara grzywny, którą zasądzono szpakowi wyniosła 600 stawek dziennych, a wysokość jednej z nich została ustalona na 50 zł, czyli no można... Łatwo wywnioskować, że jest to 130 tysięcy złotych. Inni dostali łagodniejsze kary. Oskarżeni dodatkowo zostali zobowiązani do zapłaty. Dlaczego inni nie dostali łagodniejsze? Bo to szpaku był prowodyrem tego o, wszystkiego okay. i to on jakby rozbił mu tę Rozumiem, butelkę. Myślałem, że po prostu uczestniczył tam. Przynajmniej tak według sądu jest na razie. Każda z kwot wynosiła 2,5 tysiąca złotych, a zostali zobowiązani do zapłaty nawiązek na rzecz pokrzywdzony za doznaną krzywdę. Raper jednak musiał zapłacić wyższe zadośćuczynienie na rzecz Damiana G. wynoszące 10 tys. zł. Oprócz grzywny sąd nałożył na rapera i jego towarzyszy środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz pięcioletni zakaz zbliżania się do tych osób na odległość mniejszą niż 100 metrów. Dodatkowo sąd zasądził od rapera i jego sześciu towarzyszy solidarną wpłatę kwoty w wysokości po 5 tys. zł na rzecz Nicoletty i Joanny Rzet, które musiały ponieść dodatkowe koszty związane z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru. Jest tego kurwa trochę, szczerze mówiąc, tylko że wyrok jest nieprawomocny. Szpaku może się odwołać od tego wyroku, wszyscy mogą się odwołać od tego wyroku i sprawa się może dalej ciągnąć. Ja jak zawsze, jak słucham o takich sprawach, gdzie ktoś zabiera ze sobą maczetę, baseball i jakieś inne instrumenty, które mogą komuś ciężko uszkodzić ciało, to, to naprawdę zastanawiam się, gdzie ktoś ma łeb w tym momencie, Bo chyba w własnej dupie prawdopodobnie. Bo to można nie dość, że niszczysz komuś życie, możesz go trwale uszkodzić albo pozbawić życia, to jeszcze sobie wszystko niszczysz, absolutnie wszystko sobie niszczysz. No tak, gdzie ale... gdzie tu jest sens, żeby wymierzać sprawiedliwość w ten sposób komukolwiek. Jasne, ale wiesz, że to jest gangster up, tak trochę nie. To, to pod to podchodzi. Ja wiem, i, ale to, i to, i to jest taki... ale wiesz, to, że ja, ja jesteś gangstrap, to nie znaczy, że musisz być debilem, no, bo, no to dobra, de... ale... bo dla mnie to jest debilne zachowanie. No dobrze, no nie, ale na tym to generalnie polegało od lat 90. Okay, w Stanach no. Zjednoczonych, no, no więc dobrze. to się, no prawdziwy gangstrap rządzi się takimi prawami i można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać, ale jest to w tym wypadku autentyczne po prostu i tyle, no. Ja nie mówię, że to jest dobre. To jest bardzo niedobre robienie takich rzeczy, no ale jest to kurwa autentyczne, no. Okay. Na pewno bardziej autentyczne niż bieganie i krzyczenie, że jest się gangsterem, a później krzyczenie, halo policja, no więc... Jakby, no, no wiecie, mi w ogóle krzyczenie, że jest się gangsterem, to jest żołnada. Okej, okej, ale to jest cały ale, odłam tego ale wszystkiego. Ale w ogóle wy, no, wymierzanie sprawiedliwości, no, ja, ja o tym nie mogę słuchać, bo nie, Słuchaj, to strasznie denerwuje. To jakbyś mieszkała w Stanach, to miałabyś doniesienia z Memphis i z okolic dokładnie takie ok, cały czas. Ale ty mi nie musisz tego tłumaczyć, bo ja wiem, tylko ja się zawsze zastanawiam, co ktoś ma we łbie, wiesz, co... Co ktoś myśli w tym momencie, kiedy... Nie kiedy wiem, to co robi? myśli. Myśli, że dzięki temu, no nie wiem, będzie bardziej wiarygodny. Bardziej być może, męski. Być może, być może. Nie być może. No. E, no, to tak to wygląda ze szpakiem. No i na koniec mamy smutnego, niestety, newsa. E, Odein było ostatnio dosyć cicho i wszyscy się zastanawiali, dlaczego ona zniknęła. Wszyscy, myślę, znaczy wszyscy, którzy ją śledzili, śledzili jej karierę i jej social media, byli zaniepokojeni tym. No, i rzeczywiście stała się rzecz bardzo niefajna. Znaczy nie, niefajna bardzo to złe przykra. słowo, bardzo przykra. 10 maja mama Dane niestety zmarła. I było to dla Dane bardzo mocne, bardzo szokujące, niespodziewane. I no ją poskładało totalnie. I ostatnio wróciła właśnie z wpisem Instagramowym z Insta Stories, w którym wyjaśniała, że jej świat się zawalił i że dlaczego jej tak długo nie było, i że sobie. W tej chwili cały czas próbuje z tym poradzić. Utrata kogokolwiek bliskiego, no rodzica takich najbliższych osób jest niezwykle e, niezwykle ciężka. Nie, nie muszę tego chyba nikomu e, specjalnie tłumaczyć. My sami się o tym przekonaliśmy, także składamy tutaj z naszej strony e, kondolencje. E, wyrazy współczucia. Wyrazy współczucia. We feel you po prostu, tak. no, bo wiemy, jak jest. E, no, to teraz z tych smutnych rzeczy przejdźmy do rzeczy absurdalnych, ym, troszeczkę, czyli do tego, co mamy zwykle tutaj, y, jeżeli chodzi o portale plotkarskie. I udało mi się wyłuskać kilka nagłówków, i na przykład jednym z nich jest taki. Hakiel utarł noca Kurzajewskiemu pod kościołem: kulisy komuni, córki cichopek zadziwiają brzmi jak kurwa. Te, te tajemnice XXI wieku, jakby wołszański miał. Tu w tym miejscu Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel starli się po raz pierwszy. Ale patrz, jak klikniesz w to, to jest jeszcze lepiej. Marcin Hakiel utarł nosa Kurzewskiego pod kościołem. Smutny finał komunii córki Cichopek, a teraz takie niespodziewane wieści. Bardzo rozbudowane tytuł, bardzo. Ale to jest pojebane, nie? że po prostu żerują na komunii córki kurwa Hakiela i cicho. Ale przynajmniej się podpisał im innym nazwiskiem. Sawer Nowakowski. Oprawca. Nie, opracował, dobra. No jest to. Oprawca. Jest to kurwa żygogenne. No że jest, tak powiem. jest. Ale wszystkie te portale są żygogenne. Także. Każą im się wyprowadzić przez koncert Beyoncé na czas wydarzenia. 30 rodzin straci tak na Dzięki Beyoncé. Ja pierdolę. Ona ma ten stanie, który ja mierzyłam. Tak. Mi rodziny w kryzysie bezdomności, które zamieszkują jeden z londyńskich hoteli, mają przed sobą spory problem, bo Beyoncé będzie miała koncertami i oni muszą się wyprowadzić, bo nie przedłużą im e, rezerwacji. E, placówka mhm. została zabukowana przez fanów, więc muszą. No, jest to PR-owy kurwa strzał w kolano, chyba że Beyoncé jakoś w jakiś sposób zre zrekompensuje tym ludziom to. Zaprosi ich na obiad. No, zobaczymy. Eee, następnie Kiran Kalkin i Jesse Eisenberg Przyłapani na dworcu w Warszawie Obładowani czekali na pociąg Ciekaw jestem, czy przyjechał, czy opóźnienie, kurwa, 900 minut. Ale oni sami tam stali, tacy w dwójkę, że mieli plecaki w ogóle, sami. Możliwe, bye. bo jechali w bieszczady. Typowy <grym> Stwierdzili, że to Eisenberga i Kalkina zresztą. Oni tak, tak, oni, tak e... lubią sobie raz w roku zrobić taki wypadek. Ja widzę, że ludzie po prostu wyłapują ich. Na przykład ktoś sobie idzie przez park i tam akurat Kieran Kalkin biegnie i sobie robią z nim zdjęcia. No to tak się dzieje teraz w tej chwili. Tak jest w Polsce. I w Polsce też jest, że Patryk Wega zmierza do Ferrari za ponad 2 miliony złotych w butach wartych 6 tysięcy. Ale zmierza. To już nie jest, że idzie, że. Właśnie jaki jeszcze mogło. Sunie, sunie do Ferrari albo. Sunie. Co jeszcze mógłby robić Patryk Wega do tego Ferrari? Zbliża, bierze, bierze, o, bierze do Ferrari. To by było kurwa, pomyślcie o tym. Bierze jest dobrym słowem. Jeszcze chyba nie używaliście na pudelku tego. Słowikowa grasuje po Sopockim grasuje. W sportowym wdzianku. Ucięła sobie drzemkę na ławce. Na ona ona jedzie na spotkanie z, z tym tam Patrykiem wego? Możliwe, powiem. możliwe zmęczona Vicky Gabor zmierza. Znowu zmierza, no Wszyscy kurwa. Dziś zmierzają. Na egzamin z matematyki z niebotycznie długimi paznokciami pokazała zdjęcie. Całe szczęście, że nie na niebotycznie długich paznokciach, bo to mogłoby być trudne. Ale gdyby, nie, ale posłuchaj, gdyby miała na stopach takie niebotycznie długie, no, takie mówię 10 o centymetrowe tym. na stopach. Właśnie o tym powiedziałam. Jakby szła i miałaby takie odsłonięte te buty i tak by chacz wyobraź sobie, Właśnie uchwała. to powiedziałam. Ale wyobraź sobie, ale wyobraź sobie język. Ale ja sobie to wyobraziłam jak tak, od razu, rozumiesz. Tak, chacz, jak Wyobraźcie sobie, jak tak haczycie paznokciami u stóp o coś. Alan Krupa poszedł, podszedł do egzaminu na prawo, a czemu nie zmierza na egzamin na prawo jazdy? Bo on już tam zmierza. Edyta górniak, czule o synu. Nie wyobrażam sobie go za kółkiem. To bardzo czule, czuła matka. No tak, czuła, bo się troszczy o niego po prostu, żeby on nie jeździł tym samochodem, bo samochody to są tylko kłopoty, pamiętajcie. E a my z kłopotami wracamy w poniedziałek o godzinie 16. Papiery rozwodowe, podcast będzie o osobach, które oszukują w showbiznesie. Czyli o nas. I których nie ma tak naprawdę, które są celebrytami tylko dlatego, bo się nazwały celebrytami. Czyli właściwie praktycznie każdy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, papa. Pa. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia.